Sprzyjającej pogody postanowiliśmy spędzić z Wami kilkanaście minut, żeby podzielić się z Wami informacją, że poznaliśmy miłość w naszym życiu, a mianowicie Boga. Poznaliśmy Go i doświadczyliśmy. Jego miłość do nas sprawiła, że pożyczyliśmy dotychczasowy styl życia, dla nas błędny, i obraliśmy zupełnie inną drogę. Zanim Wam troszkę o tym Bogu opowiem, to troszkę Wam też o Nim zaśpiewam. Gdy siła zła zwabiła życie, pobiegłam tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że nie znam miłości brak. Gdy siła zła sławiła życie me, pobiegłam tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że już znam miłości brak. Miłość ta, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej. Miłości tej, to miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Już teraz wiem, że życie w sobie mam, odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. Już teraz wiem, że życie w sobie mam, odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już mam miłości plan. To miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej. Miłości tej, to miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Poznałam miłość w taki sposób, że wtedy, kiedy jeszcze byłam grzesznikiem, czyli osobą, która panowała w swoim życiu sama, przeczytałam w Biblii, że Jezus Chrystus został ukarany dla mojego zbawienia, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł grzech, który należał się mi. Przeczytałam również w Biblii, że wtedy, kiedy ja byłam grzesznikiem, Bóg umarł za mnie. I to jest dla mnie personalnie potężna informacja, która zmieniła moje życie. Kiedy dowiedziałam się o tym, że Bóg tak okazał mi swoją miłość, że wydał na śmierć samego siebie, zrozumiałam, że jest to bardzo miłosny gest Boga w kierunku do człowieka. W momencie, kiedy zetknęłam się ze słowami Ewangelii, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, byłam w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Żyłam z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej i moje życie zostało w podły sposób też tym dotknięte. Do nikogo nie mam pretensji, po prostu tak decydowałam. Tak decydowałam w moim życiu. Kiedyś pewnego dnia do mojego domu przyjechała policja i zostałam aresztowana za współudział zorganizowania grupy przestępczej. I kiedy byłam wieziona do prokuratury, aby mi przedstawiono zarzuty, to przypominała mi się informacja, ta, o której mówię właśnie teraz do was, czyli prosta informacja o Bogu, że Bóg żyje, że On nie umarł, ale żyje i że umarł za mnie i że wtedy, kiedy oddam Mu swoje życie, mogę wieść zupełnie inne życie, ale przede wszystkim mogę mieć tak zwany bilet do nieba. I kiedy jechałam z kuta w kajdankach do prokuratury, to tak naprawdę interesowała mnie tylko i wyłącznie jedna rzecz. Czy on jest naprawdę żywy? Bo wiecie, jeśli jest martwy, to mi nie pomoże. A moja sytuacja życiowa jest tak trudna, że ja w ogóle mogę spędzić 12 lat w więzieniu. I wiecie, ja nie poszłam wtedy siedzieć do więzienia. Dla mnie osobiście był to cud z nieba. Dla mnie personalnie i osobiście. Zaczęłam też w tamtym czasie czytać Biblię, bo człowiek, który mi głosił Ewangelię, mówił mi, że on pokutował, czyli przepraszał Boga za swoje zachowanie i tak dalej, za rzeczy, które robił, ale on robił rzeczy dla mnie i dla miernika, który był we mnie, dla mojej sprawiedliwości, rzeczy złe. Zamordował człowieka, handlował narkotykami i tak dalej, a ja byłam tak zwanym, wiecie, takim zwykłym przechodniem, sprawiedliwym człowiekiem, który uważał, że jest dobry i że po prostu pójdzie sobie do nieba. Tylko tyle, że nie miałam na to ani żadnego słowa, ani nie wiedziałam, dlaczego ja tak w ogóle uważam, że mogę iść do nieba. I zaczęłam czytać sobie tą Biblię i przeczytałam w niej, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I zrozumiałam wtedy, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. I myślę, że większość z nas jest takich ludzi, którzy tak naprawdę nie popełniamy nie wiadomo jakich wykroczeń. Wiecie, o co chodzi? Ale Biblia mówi o tym, że wszyscy musimy się na nowo narodzić. Nowonarodzenie nie jest dla wywrotowców. Nowonarodzenie nie jest tylko dla tych, którzy zgrzeszyli wedle nas jakimiś grzechami okropnymi. W sensie morderstwo, jakieś takie, nie wiecie, jak gdyby okropne rzeczy. Biblia w ogóle mówi zupełnie o czymś innym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli tak naprawdę każdy z nas zbłądził na własny sposób. Na tyle, na ile mieliśmy odwagi grzeszyć, na tyle mieliśmy, na tyle, że tak powiem, byliśmy w tym skuteczni. Ja byłam sprawiedliwym człowiekiem, takim dobrym. Ale kiedy przeczytałam słowa Ewangelii, kiedy przeczytałam słowa z Biblii, one mnie bardzo przeszyły. I to jest coś ponadnaturalnego, wiecie, mnie żaden człowiek nie mógł do niczego przekonać, ale Boży Duch przekonał mnie o tym, że potrzebuję Jezusa, że potrzebuję się z Nim pojednać. I chcę ci powiedzieć, że kiedy sama we własnym pokoju uklękłam na kolana i oddałam życie Jezusowi, to odszedł ode mnie potężny lęk, który powodował, który tak naprawdę był moim życiowym mentorem. To on powodował, że ja bardzo źle w swoim życiu decydowałam i byłam tak naprawdę bardzo łatwą osobą do manipulacji. Absolutnie dzisiaj z perspektywy 18 lat, kiedy jestem nowonarodzonym człowiekiem, nikogo nie obwiniam. Moje życie wyglądało tak, a nie inaczej, dlatego że ja tak właśnie decydowałam. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że prostym aktem wiary możesz przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i będziesz miał gwarant, że kiedy umrzesz na tej ziemi, a gwarantuję ci, że kiedyś umrzesz, nikt nie wie w jakim wieku, wiecie o co chodzi? To jest to przeciwne, że dzisiaj żyjesz, a jutro ci na tym świecie może już nie być. Dlatego stoję tutaj dzisiaj przed tobą, żeby ci powiedzieć, że to życie tutaj, ono się kiedyś skończy. Są dwa światy bardzo realne, ten świat fizyczny i świat duchowy. I tego świata duchowego, dopóki nie pojednamy się z Bogiem, dopóki nasz duch nie będzie ożywiony, my go nie widzimy i my go też nie rozumiemy. Choć wielu z nas na pewno korzysta z wróżek i tak dalej, chcemy znać przyszłość, prawda? To prawda jest taka, że te dwa światy są i one są bardzo realne. Czy w nie wierzysz, czy nie, to one są. I kiedyś, kiedy umrzesz, pójdziesz albo do nieba, albo do piekła.
Kiedy wierzymy w Boga, to musimy też uwierzyć w to, że jest diabeł. I on naprawdę jest. On każdego dnia stara się, abyś nie usłyszał słów Ewangelii. Aby słowa Ewangelii tobie nie zaświeciły. Ale ja się dzisiaj modlę, aby z waszych oczu spadły łuski i żeby słowa Ewangelii zaświeciły wam tak, że zrozumiecie, że jest jeden grzech, który oddziela nas od Boga. Grzech egoizmu. Grzech taki, że nie przyjęliśmy go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Mnie absolutnie nikt nie mógł w stanie przekonać, żebym oddała życie Bogu. Bo mi się wydawało, że słyszałam kiedyś takie definicje, że ktoś się na nowo narodził, ktoś tam się nawrócił. Ale zazwyczaj było to w przypadkach ludzi patologicznych. Ludzi, którzy byli narkomanami, kryminalistami i tak dalej. Ale kiedy oddałam życie Bogu, zrozumiałam, że to jest najważniejsza decyzja, jaką człowiek może podjąć tutaj na ziemi. Kiedy zaczęłam czytać właśnie słowa z Biblii, że każdy musi się narodzić na nowo. Niezależnie od swojego wieku, niezależnie od płci. Bóg tak pokochał świat, czyli ciebie i mnie, że oddał swojego Syna, aby został zamordowany za twój i mój grzech. Wiecie, to nie jest w ogóle taka informacja, z którą należy sobie chodzić przez całe życie i nie wiedzieć, jaki tak naprawdę rezultat tego jest dla nas. Rezultat z tego jest taki dla nas, że to jest gwarant nieba, przyjaciele. To jest gwarant tego, że kiedy oddasz mu swoje życie, to przede wszystkim zyskasz niebo, a pożegnasz na wieczność piekło. Jakkolwiek to brzmi w waszych uszach, w moich też kiedyś brzmiało strasznie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam, że muszę narodzić się na nowo, to ja w ogóle nie wiedziałam, do jakiej przegródki, do jakiej kieszonki i szufladki schować to. Ja mówię, co to jest za informacja? Jakie piekło w ogóle, jaki grzech, ja tego nie rozumiem. Ale w każdym z nas jest to ziarnko wiary, które może ci pozwolić na to, że uwierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja byłam kiedyś człowiekiem, który był bardzo poraniony. Żyłam z człowiekiem, który był w grupie zorganizowanej i widziałam mnóstwo naprawdę złych rzeczy. Wiedziałam, że są mordowani ludzie. Wiedziałam, że masa ludzi jest uzależniona od narkotyków. Widziałam ludzi biznesu, widziałam ludzi polityki, którzy byli uwikłani w dziwne rzeczy. Rozumiecie? Moje oczy napatrzyły się na straszne akcje, ale kiedy oddałam życie Bogu, to pożegnałam moje stare życie i 18 lat temu rozpoczęłam całkowicie nowy epizod mojego życia. Jestem szczęśliwą mamą i szczęśliwą żoną. Panuję w swoim życiu. Jezus Chrystus spowodował to, że wszystkie rany w moim życiu zostały uleczone. Jestem zdrowym emocjonalnie człowiekiem. Nie jestem tak zwanym polem minowym, którego można dotknąć i ja wybuchnę. Poznałam miłość. Bóg jest miłością. On mieszka we mnie, a ja mieszkam w Nim. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się On zaczyna, a gdzie się kończy. Rozumiecie? Mówię wam o potężnej miłości, o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na tą ziemię, aby zgładzić dzieła diabła. Jakkolwiek to pojmujesz i jakkolwiek to rozumiesz. W ogóle uważam, że każdy też z nas zadaje sobie takie pytanie, po co w ogóle jestem tutaj na tej ziemi? Jaki jest cel mojego istnienia? Jaki jest cel mojej podróży tutaj na ziemi? Ja dzisiaj już wiem, jestem tylko i wyłącznie tutaj pielgrzymem. Mam tak naprawdę bardzo duży dystans do siebie i do tego, co mnie otacza. Nie mam fazy na jakieś bogactwa i nie wiadomo co, ponieważ potężne bogactwo zamieszkało we mnie. Zamieszkał we mnie Pan Panów i Król Królów. I wiecie, jak to jest? Jak pokocha cię ktoś, od kogo zależy wszystko, to jest najpiękniejsza rzecz. Zamieszkał we mnie Bóg, Bóg miłości. Słowo Boże mówi, że kto poznał miłość, ten nie drży przed karą. Ja nie drżę przed karą. Moje życie nie jest sparaliżowane lękiem. Jestem odważna.
nie drży przed karą, ponieważ kara została wykonana na Jezusie Chrystusie. Za każdy mój grzech, za ten, który popełniłam i za ten, który jeszcze popełnię. To przepotężna informacja, ona zmieniła moje życie. Ona spowodowała, że pokochałam siebie i pokochałam drugiego człowieka. Chcę wam jeszcze powiedzieć, co ta informacja też zrobiła. Co też jak gdyby świadectwo tego Boga we mnie, co ono zrobiło. Człowiek, który był w tej zorganizowanej grupie przestępczej, to był mój chłopak, ale dzisiaj jest moim mężem. Ja mu przebaczyłam wszystko to zło, które on mi uczynił. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg mnie do tego uzdolnił. Ta miłość, która we mnie zamieszkała, ona nie uczyniła ze mnie frajerki życiowej, tylko uczyniła ze mnie silną osobę. Przebaczyłam jemu tak, jak mi Bóg przebaczył. A Bóg przebaczył mi w taki sposób, że od kiedy uznałam Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela, On już nigdy nie wspomniał mi żadnego mojego przewinienia. W taki sam sposób ja przebaczyłam mojemu chłopakowi. Stał się moim mężem. I jesteśmy prawie już 30 lat w związku. Kochamy się, tworzymy szczęśliwy dom, mamy dwójkę dzieci, prowadzimy w Warszawie wspólnotę. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nie wisi na krzyżu. I to jest bardzo ważna informacja, bo On żyje. On siedzi w niebie po prawicy Ojca. I kiedyś przyjdzie na tę ziemię po swój Kościół. I chcę ci powiedzieć, że Kościół to nie jest budynek, do którego się chodzi. Kościół to są ludzie. Kościół nie jest zbudowaną ręką ludzką, cegiel z jakiejś gliny. Kościołem możesz się stać ty. Kościołem my jesteśmy tylko w czwórki, ponieważ tylko i wyłącznie, jak na razie, odnośnie nas czwórki mam pewność, że jesteśmy zbawieni i jesteśmy Kościołem. Ale ty też dzisiaj możesz stać się Kościołem Boga Bożego. Możesz personalnie uznać Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Możesz powiedzieć, dopóki nie usłyszałem słów Ewangelii, nie rozumiałem w ogóle o co chodzi, ale dzisiaj chcę ci oddać swoje życie. Chcę poczuć i doświadczyć tej miłości, o której mówiła ta dziewczyna. Chcę nie drżeć przed karą. Chcę mieć pewność zbawienia. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Dziękuję Ci za to miejsce i dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci, że mogę dzielić się słowami życia. Dziękuję Ci, że Ty chcesz, aby wszyscy poznali prawdę i doświadczyli zbawienia, doświadczyli potężnej miłości, która jest potężną siłą, która jest zbawczą siłą. Ja dziękuję Ci, że moc odkupienia, która dokonała się na krzyżu Golgoty, zamanifestuje się w życiu dzisiaj tych ludzi. Ja dziękuję Ci za każdego człowieka. Ja dziękuję Ci, że grzech został przebaczony, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Że każdy grzech, Twój i mój, został przybity wraz z Jezusem do krzyża. On cierpiał fatusze na krzyżu. Nie po to, żebyśmy nosili krzyżyk, to narzędzie zbrodni. On cierpiał dla Twojego zbawienia, dla Twojej wolności, dla mojej wolności. Ja z niej skorzystałam. Ludzie w ogóle jak słyszą o Kościele, to mówią, Kościół jest dla dewotek i starszych ludzi. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Religia nas oszukała. Religia powiedziała, że wejdziemy do konfesjonału, będziemy się spowiadali i jakiś kapłan odpuści nam grzech, ale wychodzisz z tego konfesjonału i dalej czynisz te same rzeczy i potem znowu idziesz i znowu idziesz i znowu chodzisz z jakimś ciężarem. Bo to nie działa, przyjaciele. Działa jedna rzecz. Że przyjmiesz przebaczenie od Boga. Że przyjmiesz dar odkupienia. Że przyjmiesz przebaczenie za grzech. Dopóki nie oddasz życia Jezusowi, jesteś w stanie wojny z Bogiem. Bóg nie jest przychylny ludziom, którzy nie pojednali się z Jezusem. Rozumiecie? Jezus został uczyniony grzechem.
abyśmy my mogli dostąpić zbawienia. On został wyszydzony, abyśmy my mogli doświadczyć tego, tej cudowności, która płynie w ogóle z Jego ran. On został odrzucony, abyś Ty mógł być zaakceptowany. On został zraniony, abyś Ty mógł być uzdrowiony. W Jego ranach jest napisane, że jest nasze uzdrowienie. Gdy siwa zła zławiła życie me, pobiegłam tam, gdzie święty blask, gdzie niebo rzuca życia blask, wiedząc, że już tam miłość plan. Gdy siwa zła zławiła życie me, pobiegłam tam, gdzie święty blask, gdzie niebo rzuca życia blask, wiedząc, że jest tam miłości plan. Miłość ta, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. To miłość ta, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. Już teraz wiem, już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc chwil, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. Już teraz wiem, już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. To miłość ta, miłość ta, miłość ta wysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Miłość ta, miłość ta, miłość ta tysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Miłość ta, miłość ta tysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg, dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. Tak naprawdę przyjmując miłość Boga do swojego życia poprzez to, że oddajesz Jezusowi swoje życie i czynisz Go Panem i Zbawicielem, uczyni Cię tak naprawdę wartościowym człowiekiem. Dopóki tak naprawdę tego nie zrobimy, to próbujemy uzyskać wartość od drugiego człowieka. Chcę Wam powiedzieć, że jestem prawie 30 lat w związku małżeńskim, ale absolutnie mój mąż nie dodaje mi grama wartości, ponieważ moja wartość jest w Jezusie Chrystusie, w Panu Panów i Królu Królów. Natomiast z Nim dzielę się szczęściem i buduję z Nim dom. Kiedy przyjmiesz Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
będziesz naprawdę najszczęśliwszym człowiekiem na tej ziemi. Będziesz wtedy realnie mógł świadomie decydować, ponieważ dopóki nie jesteśmy świadomymi ludźmi, dopóki tak naprawdę nie wiemy, nie rozumiemy duchowej rzeczywistości, to chcemy czy nie chcemy, coś nami rządzi. I prawda jest taka, że albo będziesz rządził ty w oparciu o informację, którą masz, albo ktoś tobą będzie sterował. Ja bardzo się cieszę, że jestem zbawionym człowiekiem, że wierzę w swoje zbawienie, że uwierzyłam w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że przyjęłam odkupieńczą śmierć na krzyżu. Ponieważ stałam się świadomym człowiekiem, nie panuje nade mną drugi człowiek. Religia mną nie kręci, rozumiecie? Sama wyznaję Bogu moje grzechy i sama przyjmuję od Niego przebaczenie. To ja decyduję, w jakim kierunku idę. To ja decyduję, z kim jestem, z kim się przyjaźnię. To ja decyduję, jacy ludzie mają na mnie wpływ. To ja decyduję, od kogo jestem zależna i w jakie zależności wchodzę. Nie mam do nikogo pretensji, jestem świadomym człowiekiem. To jest plan dla każdego człowieka. Aby pojednać się z Bogiem, aby mieć pewność zbawienia, aby w wieczności nie spędzić w piekle. Wiesz, prawda jest taka, że przyszliśmy na ten świat nacy i nacy też z tego świata odejdziemy. Ja już nie mam rodziców, pochowałam obydwojga. 5 lat temu pochowałam moją mamę i pamiętam, jak przyjechali ludzie z zakładu pogrzebowego i po prostu zmienili ciało mojej mamy, wsadzili ją do worka. I potem na pogrzebie, jak żegnałam moją mamę, to zrozumiałam właśnie te słowa, że nacy przyszliśmy i nacy stąd odejdziemy. Goły się urodziłeś i goły stąd odejdziesz. Dlatego bardzo ważne, żeby zainwestować w swoją wieczność. Nie w to, co jest tutaj na tej ziemi, ponieważ to, co jest tutaj, kiedyś się zakończy. I nawet bogactwo, które tutaj zdobędziesz, nigdy go stąd nie zabierzesz. Dlatego bardzo ważne, aby zainwestować w swoje wnętrze. Aby twój duch, który dzisiaj, dopóki nie oddasz życia Jezusowi, jest martwy, aby on ożył. Aby on ożył, aby stał się żywy i czynny. Rozumiecie, to jest prawdziwa wartość, to jest prawdziwe bogactwo. I tego wam życzę z całego serca, abyście oddali Jezusowi swoje życie. Bóg jest dobrym Bogiem, to dobry Bóg, ponieważ oddał swojego Syna na śmierć. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozmyślałeś o tym, czy kiedykolwiek w ogóle zastanawiałeś się nad tym. Ja jestem mamą. Wiecie, o co chodzi? Co to znaczy w ogóle poświęcić swojego jednorodzonego syna? To akt miłości. To akt miłości Boga w kierunku człowieka. Na Golgocie Jezus Chrystus umarł zamiast ciebie i mnie. To tam nastąpił potężny manifest mocy. Tam Jezus Chrystus rozbroił diabła, pokonał śmierć, zwyciężył chorobę. Dla twojego i mojego zbawienia. I tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Bo tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Umarłeś za mnie, Jezus. Sprawiłeś mnie swoją krwią. Gdy sam Ciebie jest, bo tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Sprawiłeś mnie swoją krwią. Na Golgocie umarł.
za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Bo tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Bo tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Oddaj życie Jezusowi, pojednaj się dzisiaj w Bogu, a Bóg miłości zamieszka w Tobie, a potężna Jego miłość wypełni całe Twoje jestestwo. Zobaczysz, ile rzeczy od Ciebie odpadnie. Zobaczysz, jakiego szczęścia doświadczy. Ojcze, ja modlę się o to. Ja modlę się, aby te słowa, które do Ciebie mi głoszone, dotykają ludzi. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ty to jest święty duchu, że Ty masz moc do tego, aby wykonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja w imieniu Jezusa mówię Ciebie, diable, Ty, który utrzymujesz ludzi w nieświadomości. Ja zabraniam tego do takich umysłów. Ja teraz modlę się, aby potężne słowa Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o tym, który umarł i zmartwychwstał dla człowieka, aby im świeciły. Baby, cool.